Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na poranne wydanie informacji. Więcej patroli na drogach i zmiany w organizacji ruchu. Policja rusza z tegoroczną akcją Znicz i apeluje o ostrożną jazdę. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nagłe wtargnięcie na jezdnię czy nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny wypadków, a o wypadek nie trudno, zwłaszcza jesienią. Stąd apel, jaki płynie od policjantów. Tutaj uczulam wszystkich kierowców, zwłaszcza na tych długich trasach, aby nie tracili czujności, aby uważali na to, co dzieje się na drodze, kiedy pada, kiedy nagle pojawia się więcej liści. Bo w takich warunkach droga hamowania może się znacznie wydłużyć. Jednak nie tylko to, ale zwłaszcza wzmożony ruch na drogach zmusza kierowców do czujnej jazdy. Ta czujność będzie potrzebna, szczególnie, że przed nami Wszystkich Świętych. Policja rusza z akcją Znicz. Na pewno należy się spodziewać dużo więcej patroli. Akcja potrwa do 4 listopada. Policja przypomina, że w okolicach cmentarzy może zmienić się organizacja ruchu. Proszę zwracać uwagę na to, co policjant pokazuje. Zawsze w sytuacji ręcznego kierowania ruchem policjant jest na pierwszym miejscu i w pierwszej kolejności proszę słuchać jego poleceń. A w tym wypadku gesty policjanta są ważniejsze od znaków i sygnalizacji. Akcja Znicz nie ma na celu walki z kierowcami. To próba zagwarantowania bezpieczeństwa, podkreśla podinspektor Wioletta Dąbrowska. My na tej drodze będziemy 24 godziny na dobę i będziemy zwracać uwagę na wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, bezpiecznej jazdy, bezpiecznego poruszania się, zarówno kierowców, jak i pieszych. I to właśnie do pieszych płynie kolejny apel. Zakładajmy elementy odblaskowe, a jeśli ich nie mamy, to zakładajmy coś, co kontrastuje właśnie z naszym ubraniem. Niech to będzie biała chustka, szalik kolorowy, żeby zaznaczyć swoją obecność na drodze. Tym bardziej, że coraz szybciej robi się ciemno. Odblaski, jeśli ich nie mamy, możemy zastąpić również telefonem komórkowym. Włączony telefon to także szansa, że kierowca dostrzeże nas w odpowiednim momencie. Jest poparcie dla projektu Fort Trump. Tak minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podsumował swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Kolejna tura rozmów w listopadzie. Są już pierwsze sygnały, że projekt Fort Trump może spotkać się z przychylnością Amerykanów. Taka deklaracja miała paść z ust Johna Boltona w trakcie jego spotkania z Mariuszem Błaszczakiem. Rozmawiamy na temat tego przedsięwzięcia, które nazwane jest Fortem Trump. I to dosłownie, bo przed Mariuszem Błaszczakiem kolejne rozmowy, tym razem z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem. Termin 13 i 14 listopada. Fort Trump, czyli stałe bazy amerykańskie w Polsce, to element większego planu. Podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot dla Wojska Polskiego. Złożyłem teraz takie zapytanie ofertowe dotyczące rakiet Ziemia-Ziemia, to jest HIMARS, to jest też bardzo nowoczesna, bardzo dobra broń. I polskie wojsko właśnie takiej broni potrzebuje. Za kolejny cel minister Mariusz Błaszczak postawił sobie zwiększenie liczby żołnierzy. Wojsko polskie może być liczniejsze. Zapraszam, rozpocząłem taką kampanię Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Wojsko wychodzi do ludzi, wojsko zaprasza do tego, żeby do wojska przystępować. O szczegółach swojej pracy minister poinformował w Krakowie, gdzie wziął udział w koncercie patriotycznym pod hasłem Z polską pieśnią i tańcem przez wieki. To seria koncertów na stulecie niepodległości Polski, organizowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Zwracanie się do pacjentów po pseudonimach czy do uczniów po numerkach to tylko dwa z wielu absurdów związanych z RODO. Te absurdy to skutki błędnego rozumienia unijnego rozporządzenia RODO, mówił w Telewizji Trwam dr Maciej Kawecki. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji wskazywał, że tak naprawdę RODO przyznaje nam ogrom nowych uprawnień. RODO ma za zadanie przywrócić możliwość decydowania o naszych danych, jak również o ich udostępnianiu. Mamy na przykład prawo do tego, by być zapomnianym, wyjaśnia dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Jeżeli kupujemy coś w sklepie internetowym, już generalnie mamy dość tego sklepu. On nam wysyła informacje marketingowe, już nie będziemy korzystać z jego usług. Możemy zażądać, żeby usunął nasze dane ze swojego rejestru, ze swojej bazy. Na takiej samej zasadzie, jeżeli dzwoni do nas telemarketer i to się dzieje bardzo często, już mamy dość tych telefonów, a wystarczy jeden zadzwoni.
pytamy się, skąd ma numer telefonu, albo udzielił pan kiedyś zgodę, czy pani zgodę. My już nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Wtedy możemy powiedzieć, że ja w takim razie tę zgodę odwołuję i żądam usunięcia swoich danych osobowych, chcę, żeby mnie państwo zapomnieli. Podobna sytuacja ma także miejsce w przypadku tego, co znajduje się w internecie. Okaże się, że byliśmy pracownikiem pracodawcy, rozstaliśmy się z pracodawcą, zdjęcie ze strony internetowej pracodawcy już dawno nasze usunął, ale w wyniku wyszukiwania w Google'ach ono jeszcze widnieje przez na przykład rok. Mamy prawo powiedzieć Google'owi, zresztą sam udostępnił taką opcję na dole, jak państwo wejdą w politykę prywatności, jest taki formularz do realizacji prawa do bycia zapomnianym. Mamy prawo jak najbardziej powiedzieć stop, nie chcę, żeby te wyniki wyszukiwania się pojawiały. W związku z RODO do wielu absurdów dochodzi w szkołach. Przykładowo, ze szkolnych korytarzy usuwane są gabloty ze zdjęciami absolwentów. Nauczyciele obawiają się, że nie mając zgody uczniów na upublicznianie wizerunku, mogą spotkać się z nieprzyjemnymi sytuacjami. Nie usuwałbym na miejscu takiego dyrektora szkoły żadnych tabli z jednego prostego względu. RODO liberalizuje przesłankę zgody, czyli mówi o tym, że zgodą jest nie tylko podpisanie klauzuli, gdzie ja podpisuję klauzulę ze zgodą, ale również świadome przekazanie na przykład zdjęcia. Aha. Jeżeli nauczyciel czy wychowawca mówi, jeżeli chcecie być na tablu szkolnym, przekażcie zdjęcie i ktoś dobrowolnie to zdjęcie przekazuje, to jest jego zgoda na przetwarzanie danych. Są jednak sytuacje, w przypadku których powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Należy wystrzegać się przekazywania nadmiarowych danych, skanów dowodów osobistych czy kart kredytowych, ale nie tylko. Użytkownicy profilu zaufanego, czyli jednej z platform, która nas uwierzytelnia, dostawali wiadomości, chcesz uwierzytelnić profil zaufany, co absolutnie nie jest prawdą, kliknij w określony link. Wchodzimy w ten link i następnie ktoś atakując, ten, który nas atakuje, przejmuje naszą tożsamość, czyli treść naszej poczty elektronicznej, takie złośliwe oprogramowanie komputera. Więc bardzo ostrożnie podchodzimy z klikaniem do jakichkolwiek linków, uwierzytelnianiem się w taki sposób. Ostrożność należy także zachować w przypadku, gdy ktoś prosi nas o uwierzytelnianie się poprzez dokonywanie przelewu za 1 grosz. W takich sytuacjach bardzo często dochodzi do przejęcia danych osobowych przez niepożądane osoby. Karawana migrantów z Ameryki Środkowej jest coraz bliżej Stanów Zjednoczonych. Pentagon wysyła 5 tysięcy żołnierzy do zabezpieczenia granic. Grupa około 2000 osób wyruszyła 13 października z miasta San Pedro Sula w Hondurasie. Obecnie grupa ta rozrosła się do 7 tysięcy i znajduje się na południu Meksyku. Ich celem są Stany Zjednoczone. Wśród migrantów zmierzających do Stanów Zjednoczonych jest wielu przestępców. To jest inwazja na nasz kraj. Nasze wojsko czeka na was. Napisał na Twitterze Donald Trump. Szef Pentagonu James Mattis podpisał rozkaz wysłania żołnierzy na granicę z Meksykiem. Do końca tygodnia na granicę z Meksykiem zostanie wysłanych 5200 naszych żołnierzy, poinformował szef dowództwa północnego Stanów Zjednoczonych. Ta informacja dotarła już do osób idących w kierunku Stanów Zjednoczonych. Słyszałem i widziałem, ponieważ w wiadomościach było, że mają tam wojsko na granicy USA i że będą wysyłać więcej. Granica amerykańsko-meksykańska jest najbardziej umocnioną granicą USA ze względu na masowe próby jej nielegalnego przekraczania przez imigrantów z Meksyku. Amerykańska Straż Graniczna stosuje nadzwyczajne zabezpieczenia, jak na przykład instalowanie kamer na podczerwień czy czujników ruchu. Granica meksykańska-amerykańska może być traktowana jako granica cywilizacji. Rio Grande jest to rzeka Rio Grande, graniczna rzeka Rio Grande jest symbolicznym przejściem, symboliczną granicą między Stanami Zjednoczonymi, czyli tym obszarem jankeskim, obszarem zachodnim, a światem przeolbrzymim, światem latynoamerykańskim. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga. Stany Zjednoczone, ten świat północny jest znacznie bogatszy i niejako od zawsze przyciągał emigrantów z biednego południa. Mówi profesor Krzysztof Kubiak. W USA przygotowywane jest też rozporządzenie, które całkowicie zawiesi przyjmowanie wniosków o azyl od obywateli państw Ameryki Środkowej. Amerykańskie prawo pozwala prezydentowi na taki krok w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Maszerujący przez Meksyk migranci nie mogą liczyć na legalne uzyskanie azylu, bo przysługuje on prześladowanym z powodów politycznych, rasowych, narodowych lub religijnych. Uczestnicy
Kierowcy karawany sami przyznają, że uciekają przed nędzą, korupcją i ogromną przestępczością. Cały czas trwa spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami przyjmowania migrantów. I ten spór nie ma w zasadzie dobrego rozstrzygnięcia, jako że z jednej strony są kwestie czysto pragmatyczne. Interes własnego państwa, bezpieczeństwo obywateli, z drugiej zaś kwestie humanitarne. A na to wszystko nakłada się również problem natury czysto ekonomicznej, jako że i dla Amerykanów, i dla Europejczyków migranci, a przynajmniej jakaś część z nich, są po prostu źródłem taniej siły roboczej. Prezydent Donald Trump liczy na to, iż walka z imigracją i ewentualne powstrzymanie karawany przełoży się na zwycięstwo Republikanów w listopadowych wyborach do Kongresu. Demokraci chcą karawan, lubią karawany. Wiele osób mówi, że zastanawia się, kto rozpoczął tę karawanę. W kampanii wyborczej Donald Trump obiecywał wybudowanie na granicy z Meksykiem muru, który uniemożliwi nielegalne przekraczanie granicy. Jednak na razie budowa nawet się nie rozpoczęła. Prezydent USA zapowiedział wstrzymanie pomocy rządu dla krajów, przez które przeszli migranci. Wynosi ona około $500 milionów rocznie. Grozi też zatrzymaniem procesu ratyfikacji porozumienia handlowego, które zastąpić ma dotychczasowy układ NAFTA. Donald Trump zamierza też za pomocą rozporządzenia wykonawczego zmienić zasadę, zgodnie z którą wszystkie dzieci urodzone na terenie USA automatycznie uzyskują amerykańskie obywatelstwo. To jednak wymagałoby poprawki do konstytucji, co jest trudne do przeforsowania. Na kolejne wiadomości zapraszam Państwa po modlitwie Anioł Pański po godzinie 12. Pięknej środy Państwu życzę i do zobaczenia. W Polsce na południu Mazowsza są doskonałe warunki do uprawy papryki. Produkowana tam papryka jest źródłem witamin, antyoksydantów i wartości odżywczych. Kupując warzywa i owoce, wybieraj te najlepsze dla Twojej rodziny. Wspieraj polskich rolników i producentów. Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie i na południu Europy niż. Za warunki pogody w naszym kraju będzie odpowiadał wyż z nad Rosji, który zagwarantuje powrót słonecznej aury. W Europie dziś sporo słońca na wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze, zwłaszcza na zachodzie, pojawi się sporo chmur i w wielu miejscach będzie padać. Na termometrach od 2 stopni w stolicy Rosji do 24 stopni w Bukareszcie i Atenach. A teraz spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Przed południem będzie słonecznie niemal w całej Polsce. W miarę upływu dnia zacznie pojawiać się więcej chmur na zachodzie. Poza tym w pozostałych regionach prawie bezchmurne niebo. Na termometrach od 13 stopni na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim do 18 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie zacznie rosnąć. Barometry wskażą 1022 hektopaskale. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.